Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 28 września. Temperatura dzisiaj jest 27 stopni w cieniu. Także bardzo cieplutki wrzesień mamy. I z tego, co prognozują synoptycy na takie długoterminowe prognozy i z tego, co my tutaj obserwujemy przyrodę, to przynajmniej tak jeszcze będzie do połowy października i będzie to chyba najbardziej gorący czas, gorące miesiące, takie jesienne, od bardzo dawna, nie wiadomo kiedy. Ja obrywam paprykę. Tam i tutaj coś się nie chce oberwać. To jest papryka taka brązowa, sweet chocolate, słodka czekolada w wersji polskiej. I jest to papryka taka w krzaki, nieduża, krzaczki są takie raczej niskie, ale dosyć jest ona tlenna. Z papryk takich troszeczkę późniejszych, bo ona zaczęła mi dojrzewać zdecydowanie później jak Gloria. Glorię już praktycznie skończyłam, zebrałam, a ta słodka czekoladka dopiero teraz jest do zbierania. Tak naprawdę taki prawdziwy plon jest dopiero teraz. I tu na tym krzaku nieruszanym, gdzie ani jedna jeszcze nie obrwałam, jest jedna, dwie, trzy z gałązką, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem papryk jest i tak średnio jest. Siedem, osiem papryk. Był tam krzaczek, że było 12, ale był krzaczek, że było i 5. Także średnio jest około 7-8 papryk takiej wielkości. Jest ona bardzo ładna. Także w smaku też jest taka słodkawa. To nie jest papryka ostra. I teraz ona jeszcze kwitnie. Zobaczcie, ile ona ma pąków. Ona cały czas produkuje i w związku z tym tutaj chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, bo ja też będę sobie wykopywać, żebyście nie wyrzucali krzaków papryki na zimę. Papryka generalnie jest taką rośliną, takim warzywem, która lubi bardzo ciepły klimat. Ona kocha upały, ona wtedy bardzo ładnie nam plonuje, bardzo ładnie owocuje, a że w tym roku i poprzednie lata mamy naprawdę upalne, to dlatego papryki w gruncie świetnie się sprawdzają, nawet lepiej niż w szklarniach, bo w szklarni też miałam posadzone, wyrwałam, bo ta papryka mi się tam gotowała, bardzo marnie mi rosła i mam tylko tą, co w gruncie. Tutaj mam 7 krzaczków papryczki takiej ostrej typu tej chili i ona cały czas mi tutaj jeszcze produkuje kwiaty, ona się wiąże, ja sobie ją wykopię. Błędem jest, że dużo osób, jak papryka już przychodzi jesień, zbliża się do przymrozków, czy zerwiemy owoce, wyrzuca się krzaki. To jest błąd, bo paprykę można przechować. Ja już w tamtym roku robiłam na ten temat odcinek i również wykopałam sobie 5 czy 6 krzaków. Kilku osobom dałam krzaki papryki i ona mi się bardzo ładnie przechowała i już tak był chyba, mi się zdaje, luty. Wyniosłam sobie ją z piwnicy do obory, tam gdzie było bydło i niestety którejś nocy Fiona mi się odpięła z łańcucha. Wszystkie krzaki powyrywała mi z donic i tak pozbyłam się papryki. A już zaczęła mi puszczać takie zielone listki. Kurczę, co ja nie mam siły wykopać krzaka? O ludzie! Jest tak sucho, ziemię mi tutaj zaskorupiło. Lekko nie jest. Ale kto powiedział, że będzie lekko? Poszło. I taką paprykę przenieść do donicy z dużą bryłą ziemi. Ja tutaj pokażę Wam, jak ja robię. Nie można, znaczy nie można, trzeba starać się jak najmniej uszkodzić ten system korzeniowy. Dobra, papryka jest obkopana. I teraz na spód dam sobie tutaj troszkę ziemi.
No chodź tutaj, chodź. Ale ma system korzeniowy, ona w poszukiwaniu wody. Zobaczcie, jak pięknie rozbudowała tutaj korzeń. No chodź, 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 chodź. I teraz wsadzam ją do donicy. I obsypię ją tutaj ściśle piachem. I taką paprykę teraz będę jeszcze trzymała sobie na dworze, bo jeszcze jest ciepło. Jeszcze się nie zapowiada w ogóle na jakiekolwiek przymrozki. Zima jeszcze nam tutaj nie idzie, więc nie ma sensu tej papryki chować. Można ją trzymać na balkonach, można ją trzymać w chłodnych pokojach, w chłodnych pomieszczeniach przy dobrej widoczności, czyli przy jakichś takich tarasach, przy drzwiach balkonowych, na oknach, nie nad parapetem, bo ona będzie chorowała. Bardzo szybko może wejść przędziorek na paprykę w domu, także ona musi być w chłodnych warunkach, żeby nie było temperatury minusowej i ona przetrwa zimę. Ona może w naturalny sposób zgubić liście, bo to jest naturalny proces, ale ona później odpuści nam te liście. I jeżeli nie chcemy przetrzymywać krzaków, bo nie uda nam się, czy coś takiego, fajnie jest nawet ją przekopać i trzymać, dopóki te owoce będą. To jest takie przedłużenie owoców. Możemy nimi się cieszyć do grudnia, stycznia, lutego, a później krzak no, na śmieci, na kompostownik, czy do odpadów bio, ale paprykę będziemy mieli bardzo długo swoją. Kto ma warunki, można, tak jak mówię, przechować i później w lutym wynieść ją już do takiej temperatury na plusie, do szklarni, gdzieś tam w pokoju, ona pięknie odpuści. Także to jest metoda sprawdzona, bo ja parę lat temu też tak paprykę trzymałam i tutaj te osoby, które w zeszłym roku zostawiły sobie krzaczki papryki, też właśnie mi już później pisały, dzwoniły, że mają bardzo ładną paprykę z tej papryki, którą właśnie przetrzymali. Ja też kilku osobom dałam krzaki papryki, także cieszyli się później ładnymi plonami. Ja tutaj sobie oczywiście wykopię takie te co ładniejsze krzaczki. Ten jeszcze pójdzie do donicy. No i na pewno wykopię sobie słodką czekoladkę, bo ona jeszcze, tak jak tutaj zobaczcie, jest dużo owoców zielonych, młodych. Są kolejne owoce, są kwiatuszki i teraz, dopóki nie będą przymrozki, będzie ona stała mi przed domem na dworze. Ewentualnie na noc okryję sobie ją agrowłókniną, a później wstawię ją być może jeszcze do pomieszczenia takiego, które mam, taki korytarz, można powiedzieć, do światła, żeby ona jeszcze sobie stała. Albo oberwę wszystko i wniosę do piwnicy i będę miała później krzak na drugi rok i ona szybciej wypuści pąki, szybciej zaowocuje i już bardzo wcześnie będziemy mieć, będę miała w tym przypadku, jeżeli mi się uda ją odpowiednio przechować, będę miała owoce. W ciepłych krajach te papryki rosną cały rok, krzaki dorastają do dużych wielkości, nie są one usuwane. No a u nas, no bo szpadel złamie, a nie wykopię. Drugi krzaczek posadzony, przesadzony i teraz bardzo obficie ją podleję, żeby ona tutaj mi nie klapła, bo mimo wszystko korzenie zostały naruszone. Nie udało mi się tutaj wykopać jej tak, żeby tego systemu korzeniowego nie naruszyć, ale to nic. Teraz wstawię ją w takie miejsce zacienione, chłodne, gdzieś pod drzewka na ze 2-3 dni i będę ją podlewać, żeby ona stała w takiej wilgoci. Ona nie oklapnie mi, nie przejdzie bardzo mocno choroby stresowej ze względu na naruszenie korzeni. Tak samo i wy zróbcie sobie. I będzie ładnie mi tutaj taka stała, będzie koło domu na razie, a później zobaczę, albo wniosę ją do domu na owoce, albo do piwnicy, jak oberwę wszystkie owoce i żeby mi przezimowała na rok drugi, już będę miała
krzaczki gotowe. Jeszcze tutaj sobie te ze dwa wykopię. Może ktoś będzie ze dwa chciał, to też tam komuś sprezentuję te ostre papryczki. Jak mąż za bardzo dopiecze, to mu tam kurczę do obiadu taką papryczkę i będzie później siedział do wieczora cicho. Także te papryczki na pewno zostaną, bo są ładne. No i ta słodka czekolada, bo ona mi się bardzo podoba i jest naprawdę smaczna. Jej smak jest taki, no troszkę inny. Jest inny jak te papryki czerwone, tak jak na mój gust. Jest bardziej taka paprykowa, wyrazista, taka inna. Tutaj mam paprykę odmiany Gloria. Bardzo ładnie mi owocuje w tym roku. Dużo papryk się powiązało i są one też dosyć ładne wielkościowo. Takie jak lubię, nie są takie potężne, ale w upały, jak teraz były 2 tygodnie temu, takie przyszły, był tydzień chłodniejszy, ona już się przestawiła na takie łagodniejsze warunki, bardziej, że tak powiem, sprzyjające dla niej. Przyszło słońce, około 50 stopni tutaj w otwartej przestrzeni i ona, zobaczcie, zrobiła mi się taka pomarszczona. Tutaj, gdzie była, tak jak tu widzicie, wystawała z liści, słońce ją popiekło i to wszystkie owoce, które wystawały, które były narażone na to słońce, zostały właśnie popieczone. Te owoce, które są gdzieś głębiej w liściach, chodź tutaj, zobaczcie, jest bardzo ładna papryka. A te niestety tutaj słońce je przypiekło, także ten rok tutaj jest no ciężki, ciężki, walczymy wszyscy na wszystkie sposoby. I na koniec jeszcze chciałam Wam pokazać moje kiwano. Też wysiałam sobie nasionka i tak z początku jak wysadzałam, to kiwano sobie tutaj rosło, tak stało, kipsiało. Ja mówię, że chyba nic z tego nie będzie. Córka mówi, mama, będzie. Zobaczysz, ono urośnie później, ale będzie. I tak zostawiłam, nie podlewałam, nie opryskiwałam, nie nawoziłam. Dosłownie nie robiłam nic. Ono zostało samo sobie. I tak teraz tydzień temu przychodzę, szukam tutaj od góry. Nie ma nic, ale zajrzałam na dół. I są. Zobaczcie, jaki tutaj już jest owoc. Tego na pewno zostawię na nasionka, żeby dojrzał. Tutaj są owoce. Mają takie kolczaste wyrostki. Są one kłujące, także ciężko jest się tutaj do nich dobrać bez rękawiczki. To już jest owocnik taki bardziej dojrzały, więc te kolce są bardziej wyraziste, bardziej twarde, aczkolwiek ten mały nie odstępuje od tego dużego. Kłuje tak samo. W smaku, pierwszy raz powiem Wam, że jadłam kiwano. Jest dosyć smaczne. Ma taki smak, no ogórka, bo to jednak jest odmiana ogórka. Inną ma troszkę strukturę w środku. Inny kolor, inny zapach, ale smak naprawdę młodego owocnika jest zbliżony do ogórka. Także my tutaj sobie go zbieramy. Go, je, to kiwano zbieramy. Strugamy, obieramy ze skórki i na kanapki jak ogórka. Nawet próbowałam zrobić mizerię z kiwano. O ile z kiwano można nazwać mizerią. To przyprawione ze śmietaną jest bardzo dobre. Także polecam Wam posadzenie. Nie jest to wymagające, bo tak jak mówię, ja tu w piachu wsadziłam. Zero nawożenia, zero podlewania i jest piękne. Także świetnie się sprawdza na suszę. Zaraza tutaj tego nie łapie. Tu gdzieś dopiero o pojedyncze listki coś się z nimi dzieje, ale reszta wszystko jest zielona. Na dzisiaj to będzie tyle z ogrodu, taki szybki odcinek. No i cóż, życzę Wam tradycyjnie już, tak jak zawsze, uśmiechu, radości, zdrowia, warunków troszeczkę bardziej sprzyjających. Oby ciepło było, ale żeby spadł w końcu ten oczekiwany deszcz, bo susza jest bardzo duża.
No i niestety wszystko ginie, nie ma wody, nie ma życia, a ta woda zostaje nam tutaj bardzo skąpo przydzielana i w związku z tym całe życie na ziemi zostaje zagrożone, bo rośliny więdną usychają, często młode, które wyjdą, nie zdążą wydać nasionka, bo zeschną, słońce je spali. No i zaczyna się robić problem, także no, prośmy o ten deszcz i czekajmy na ten deszcz, na złotodajne kropelki. A dzisiaj trzymajcie się, kochani, do następnego.